Witajcie, w tym odcinku pokażę Wam lalkę Brier Beauty z trzeciej linii lalek Ever After High. Zabawka jest oczywiście od firmy Mattel. W zestawie znajdziemy oczywiście lalkę Brier Beauty, stojak, czarną szczotkę w kształcie klucza, zdobne półki wraz z akcesoriami. W tej wersji długie włosy Brier sięgające za biodra są nieco wycieniowane na końcach. Oczywiście są koloru brązowego wraz z różowymi pasemkami. Są one częściowo spięte z tyłu jej głowy brązową tasiemką, a z przodu Brier ma wpięte w włosy pnącze, jest to spinka, wraz z różowymi kwiatkami. Odcień skóry Brier jest nieco ciemniejszy, ma ona duże brązowe oczy, jej powieki pomalowane są różowym cieniem, brwi natomiast są również brązowe, a usta mają kolor jasnego różu. W tej odsłonie Brier ma na sobie piżamę, którą stanowi bluzka połączona z krótkimi spodenkami. Piżama jest w kolorze różowym. Możemy tutaj dostrzec kolor różu nieco ciemniejszy oraz jaśniejszy, a także czarne kolce. Góra piżamy obszyta jest czarną falbanką. Piżama jest na cienkich, czarnych ramionczkach. Do tego Brier ma założony błyszczący różowy szlafrok. Jego rękawki sięgają za łokcie i po brzegach jest on obszyty białą falbanką wykonaną z siateczki. Wieczorną kreację dopełniają jasno-różowe, pikowane kapcie na wysokim koturnie. Na koturnie możemy dostrzec pnącza wraz z kolcami, a z przodu duże kwiaty. W pudełku możemy również znaleźć zdobne półki. Boki są koloru czarnego. Są tutaj widoczne pnącza wraz z kwiatkami. Górę, a także dół stanowią liczne czarne kwiatki. Półki są natomiast jasno-różowe i są na nich widoczne wypukłe napisy Ever After High. U góry dołączono ciemno-różową wstawkę, którą tworzą oczywiście liczne drobne kwiaty. Na tych półkach możemy znaleźć takie dodatki jak okulary, a także małe pudełko z lusterkiem w kształcie kwiata. Jest ono otwierane. A teraz pokażę Wam, jak Brier Beauty prezentuje się w dołączonych okularach. Oto Brier Beauty w jasno-różowych okularach. A teraz będziecie mogli ją zobaczyć w nieco ciemniejszych, wraz z ciemno-różową wstawką w kształcie kwiatków. I sami ocencie, w której wersji Brier podoba Wam się bardziej. Lalka ma oczywiście ruchome stawy. Możemy poruszać jej miękką głową, podnosić ręce, zginać je w łokciach, a także nadgarstkach, ustawiać ją w pozycji siedzącej oraz zginać jej nogi w kolanach. Wspomnę jeszcze, że elementy stroju, dodatki, a także buty możemy oczywiście też ściągać. Brier jak zawsze ma bardzo spójną kolorystykę. Przeważa tutaj oczywiście kolor czarny oraz różowy. Ma ona dość oryginalną, długą spinkę, a także ciekawą piżamę. A w tym zestawie szczególnie podobają mi się zdobne półki wraz z akcesoriami, czyli okularami, które urozmaicają wygląd Brier. Ode mnie ten zestaw otrzymuje 5 gwiazdek, a Was zapraszam na kanał kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!